odcinku będzie ktoś w końcu z pasją do gotowania. To jest zajebiste, ja muszę to spróbować. Za co tak karają ludzi? Ale nie zabraknie też starego, dobrego rzucania talerzami. Tu mamy sosiki, prawda? Wywar zwędzonego mięsa. Cudowne. Wszystko oczywiście mrożone w porcyjkach, czyli żadne jedzenie. Czyli to pan, tych kilogramów proszku. To są standardy. Ale to był najgorszy obiad w moich kuchennych rewolucjach. I będzie też Magda Gessler, która powtarza dosłownie to samo zdanie w każdym możliwym odcinku. Drama. Nie wiem, mogłabym to wytłumaczyć. Myślę, że zazdrością i zawiścią. A to wszystko na kanale Paracosie, w odcinku, który rozpoczyna mój kot, który aktualnie śpi. Na oto Kicia, proszę was, żebyście oglądali ten film do końca, bo warto. Gniezno, pierwsza stolica Polski, miasto położone na 7 wzgórzach, otoczone pięknymi parkami i stawami. Pełne zabytków, kościołów i na każdym kroku przesiąknięte historią. Nieco z dala od centrum położona restauracja Leo Libra nie wykorzystuje zalet miasta. Jej otoczenie to osiedle mieszkaniowe i strefa przemysłowa. O właśnie, bo narrator to powiedział i ja to miałem od razu powiedzieć, że to wygląda po prostu wszystko, a szczególnie ta restauracja, jak jakaś stołówka taka, wiecie, wychodzicie z fabryki i idziecie zjeść obiad. Właścicielką restauracji jest pani Basia. W momencie, kiedy my otworzyliśmy ten lokal, to było w maju 2010 roku. I przez bardzo krótki okres funkcjonowała. 3 miesiące, może 4, a później było coraz mniej gości, coraz mniej. To się praktycznie skończyło. Gości? Rzeczywiście mało. Jak nie ma klienta, no to nie ma co robić. Szkło polerowane, szkółce polerowane. Siedzimy i myślimy. Nie brakuje za to przemyśleń bardzo surowych krytyków. No chyba właśnie na to wszyscy najbardziej czekamy. Na opinię krytyków. No. Szefowa jest po prostu taką osobą, że jest na nią niekonsekwentna, nie? Tak to wygląda. Zmienia zdania praktycznie co chwilę. Na przykład przychodzi do mnie, mówi, żebym ustawił stół. Mówię tak, żeby było, tak, żeby było dobrze. Ustawiam stół, przychodzi, zmienia. Niestety, właścicielki zwolnić się chyba nie da, a co więcej, trzeba się liczyć z jej zdaniem. No w tym moim planie restrukturyzacji firmy właśnie planowałam robić te miesięczne, comiesięczne spotkania i omawiać każdy błąd. I tak jak mówię, nie na zasadzie wytykania błędów i wyrzucania sobie tego, tylko na zasadzie poprawiania tego, co było źle. O, i to jest właśnie dobry pomysł. I to, powiem wam, działało w poprzedniej firmie, w której pracowałem, tylko że ten plan działa pod warunkiem, że szefostwo chce faktycznie tego słuchać. Poprawy nie widać. Sytuacja w restauracji wydaje się beznadziejna, a personelowi różne rzeczy chodzą po głowie. Zasypać miasto po prostu ulotkami, żeby każdy, gdzie się nie obrócił, żeby widział, że takie coś jest i może z ciekawości ktoś przyjdzie, nie? Najlepiej takie propagandowe, jak podczas wojny i na przykład napisać na tych ulotkach, że tu jest dobre jedzenie, a tak naprawdę nie ma dobrego jedzenia, o czym się pewnie za chwilę przekonamy. No, jak widać, marzenia się spełniają. Co prawda ulotek nie było, ale klient jest. Nie uwierzycie, jestem w Gnieźnie, kto by pomyślał. Historyczne miasto. Ale to miejsce nie ma nic wspólnego z żadną historią. To nowa historia tego miasta. Idę zobaczyć, jak funkcjonuje restauracja Leo Libra. Czy to jest coś do jedzenia, czy to jest coś do przejścia obok i nie zatrzymywania się nigdy? Ja obstawiam tę drugą wersję, bo ja bym się na przykład bał tam w ogóle wejść, bo myślałbym, że tam jest na przykład jakieś, nie wiem, wejście do przedszkola, albo coś w tym stylu, albo do jakiejś fabryki, do jakiejś stołówki. Dobra, dajcie kartę, jeśli jest coś takiego. Posiadamy. Posiadamy, to dobrze powiedziane, posiadamy. Posiadamy kartę i posiadamy przestrzeń. Nieograniczoną ilość przestrzeni. Co? Jeszcze... Śliwki z zalewy octowej podane wraz z różą ze staropolskiej suszonej kiełbasy. To jest zajebiste, ja muszę to spróbować. Magda Gessler przeklnęła w programie i to tak bez żadnej cenzury się odbyło? To się dopiero rzadko zdarza, że to stary odcinek jest, to co innego. Tak dziwnej nazwy w życiu wzięła. I później dania główne. A sztuka mięsa jest? Jest. Sztuka mięsa, poproszę. Cóż to za bebryk. Nóżka z kaczki. Nałożę z czerwonej kapusty, doprawiona miodem, podana z pydzą i nóżka. Dobrze. Ciekawie. Rzadko mi się to zdarza mówić, tak na starcie, ale to menu wygląda całkiem, kurde, smacznie. Te składniki, z których się składają te dania, patrzę i, kurczę, naprawdę są okej. Okay. I za tą cenę jeszcze, tylko że to był tam 2012 rok, to też co innego. Śliwki,
Sztuka mięsa. Najpierw trzy stawki? No dokładnie. Dobrze. A co pani robi? Kliki. Maciej. Co to jest? Śliwki. A gdzie kiełbasa? Jest róża z kiełbasy. A gdzie jest róża z kiełbasy? Tutaj, proszę. Naprawdę to się tak je? A te śliwki są jakieś rozpierdzielone. A mogę poprosić kucharza, żeby on to zjadł? To są te śliwki i róża z kiełbasy. Ja myślałem, że to będzie jakieś, wiecie, takie wykwintne, wypasione, wielkie danie, a to jest jakieś nawet nie wiem, jak to nazwać, jakaś uboga przystawka. I używany widelec. Niech pani spróbuje taką śliwkę i taką kiełbasę i pani mi powie, czy to jest wszystko okej. Okay. Bo jak się je bierze w ręce, to się rozwalają. Czy to jest jadalne? Nie. Dlaczego pani mi to podała? Proszę sobie wróć. Niech pani spróbuje kiełbasę. Jaka to kiełbasa jest? No, taka była kupiona. Ale pani taką zamówiła, czy taką pani kupili? Taką kupili. A jaką pani zamówiła? Miała być taka jak na przepisie. Myśliwska, tak? Tak. Pieczywo mrożone, prawda? Przepraszam. Czy kelner może to zabrać? Nie no, ale dobra, bez przesady, żeby nawet pieczywo było mrożone jak w jakiejś Biedronce. Tak ciężko, nie wiem, kupić bułki przed każdym dniem rozpoczynającym pracę w restauracji? Proszę się zastanowić nad następnym daniem, bo będziecie jedli sami. Śliwki do... Ma się, baba. Placki, kapusta i sztuka mięsa. Sztuka mięsa, tak. Przed babą kolejna szansa, żeby pokazać, że naprawdę się zna. Teraz mamy sztukę mięsa na plackach ziemniaczanych. Sztukę mięsa na plackach ziemniaczanych. Placki ziemniaczane mrożone. Tak jest. W sosie żubrowym. Żubr tu nie leciał, ani nie usiadł. Ale żubrówka może była. Może. Może. Co tak krają ludzi? Makabreska. Najlepsze jest to, że to nawet nie wygląda apetycznie. Już nawet sobie nie potrafię wyobrazić smaku. Nawet nie chcę chyba. Łapie pan! Brawo! Dobry kelner. Refleks to ja mam. No, ćwiczyłem w domu. Teraz co dajemy? No jest się kaczka. Tak, tak. Może kaczka nas uratuje? Czy już nas nikt nie uratuje? Kaczka, czekaj. Teraz mamy udko z kaczki. Na kapuście modrej z pyzami. Pyzy jak buły. Kupne? Na pewno. Z nami w tym odcinku jest szczery kelner, bo wiecie, w niektórych odcinkach nie, jest wszystko na świeżo, oczywiście, a tak naprawdę wszystko jest mrożone i wszystko jest kupione. Niech pani poprosi Romę. Już wołam. Pani Romko, nachodzi się pani trochę. No, trochę dzisiaj tak. Tak. Tak, co to za sos? Podobno z kaczki. Pani Romko, prezentacja powiedziałabym nawet ładna. I pan powie, ile czasu ta kaczka temu się dusiła? Ona była zamrożona i odmrożona, prawda? Ona była upieczona świeża i zamrożona. No właśnie, to dziękuję pani bardzo. I pyzy są kupne. Tak. Dziękuję bardzo. Zaczęło się tak dobrze. Właścicielka miała mieć pasję do gotowania, chciała mieć taki biznes, a tu kurde się okazuje, że powielają wszystkie błędy, które były w innych restauracjach. Po prostu nic się nie uczą ci ludzie, czy oni nie oglądają Kuchennych Rewolucji? Pani przyniosła? Co? Gdzie jest zamrożona? No mrożone, no jest mrożone, no nie oszukujmy się. No i wydało się. Pora ustalić, jakie inne grzechy skrywa kuchnia. Panie, ma sosy w proszku, nie? Do kaczki był z kaczki. Jaka Magda Gester jest wielka w porównaniu z tą panią. Ta pani jest taka malutka przy niej. Ja się już nie dziwię, że ludzie się po prostu denerwują, jak Magda Gester wchodzi na kuchnię, bo się boją jej po prostu. Tu mamy sosiki, prawda? Wywar z wędzonego mięsa. Cudowne. Co z grzybami? To przyprawy do mięsa. Proszę pani weźmie to sobie do domu. Ja bardzo przepraszam, ale to był najgorszy obiad moich Kuchennych Rewolucji. Dramat. Po prostu coś przerażającego. Może wrócę jutro, ale muszę się nad tym zastanowić, ponieważ to po prostu nie ma nitki, żeby zacząć zmieniać cokolwiek. Pani Romko, bardzo pani miła, ale pani dała się wpuścić w kanał?
staram się jak najlepiej. No, a wypadło na mnie. A to na spokojnie, to w pierwszym dniu zawsze obrywa kelnerka, albo obrywa kucharz, a na końcu to i tak obrywa szef, także wszystko przed nami jeszcze. No tak musiało być. Najgorszy obiad w kuchennych rewolucji. Nie popisaliście się. Nie? No nie. Gniezno to historyczne miasto, to miejsce, to UFO, czyli nowoczesne miejsce. Ale nie dlatego, że nowoczesne, tylko dlatego, że każdy talerz dostał wibracji. Poleciał w kierunku kuchni kelnera, poleciał, bo był nie do zjedzenia. To, co na nim było, było straszne. Najgorsza restauracja, jakiej w życiu była. Ja pierniczę, i Magda Gessler zdobyła się na taką wielką metaforę po to, żeby powiedzieć, że to jest najgorsza restauracja w jej życiu. Tylko po to. Restauracja niby Leo Libra, czym jest naprawdę? Czy restauracją, czy salą bankietową, czy domem weselnym? Idę zobaczyć, o co chodzi. Dlaczego ktoś sobie zadał tyle trudu, żeby wybudować takie monstrum? Zaaranżowane na co? Zobaczę. Nie no, ta restauracja jest, przysięgam, jakimś hitem, a właściwie ten budynek, bo z zewnątrz to wygląda tak jak już powiedzieliśmy, stołówka w jakiejś fabryce, a jak się wchodzi do tej restauracji, to wygląda jak jakiś, nie wiem, urząd 20 lat temu. Dzień dobry. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Chciałabym państwa poznać, bo ja nie wiem, z kim mam do czynienia. Super, bardzo się cieszymy. Barwana Kędzierska, jestem właścicielką. Pani Roma. I Kuba. Dobrze, może usiądziemy tu. Ja mam takie pytanie. Jaki macie państwo problem? Dlaczego tu jestem? Moim zdaniem problem jest w samej restauracji. Nie mamy klientów indywidualnych. Kurde, gdyby istniał tylko problem, dlaczego tych klientów nie ma? Zastanówmy się przez chwilę. Dlaczego tych klientów może tam nie być? Bo przecież nie przez jedzenie na pewno. Ale kto wam powiedział, że będziecie mieli tych klientów? I z jakiego powodu oni mieliby tu być? Z jakiego powodu? No. No, zrobiliśmy. Zrobiłam restaurację. Ale co to jest restauracja według pani? Co to jest restauracja? Miłe i sympatyczne miejsce, do którego chce się przyjść i gdzie się dobrze zje. Który z tych warunków jest spełniony? No właśnie w tym problem, że raczej żaden warunek nie jest spełniony. Bo na przykład moja definicja restauracji jest taka, że jest miejsce, gdzie można przyjść, dobrze zjeść, tanio zjeść, chociaż niekoniecznie tanio, i się nie zatruć przede wszystkim. I tu nawet taki najprostszy warunek nie został spełniony. Restauracja? Miłe i sympatyczne miejsce, do którego chce się przyjść i gdzie się dobrze zje. Który z tych warunków jest spełniony? Czy pani uważa, że to jest miłe i sympatyczne miejsce, żeby dobrze z niej zjeść, jako restauracja? Szczerze? Zależy na co? Nie, to już nie jest szczerze. Dalej nie. Tak. Przyszedłby pan? Nie. A pan? Też nie. A pani? Oczywiście ja mam świadomość tutaj tego, że tutaj nie jest przytulnie, bo jest zbyt pusto. Aha, czyli to w ten sposób, czyli tutaj właścicielka się uparła na to, że tu nie ma po prostu klienta, bo wystrój jest nie taki, jaki być powinien. Czyli nie skupiamy się w ogóle na jedzeniu, tylko na wystroju, tak? Nie ma duszy, nie ma nic wspólnego z restauracją, gdzie pachnie dobrym jedzeniem. Ale zrobić z tego restaurację, no to powiem szczerze, że jest... To ogromne wyzwanie, tym bardziej, że tu nie ma ludzi. Nie ma kim robić tej restauracji, tu musimy zrobić casting. No jak to pani Romka, Hubert, to nie są osoby. A pani sobie żartuje, ja muszę mieć przy takiej przestrzeni zespół, to 5 osób w kuchni minimum. To akurat coś nowego, bo rzadko się zdarza, że zatrudniałem jakieś nowe osoby w trakcie odcinka. Właściwie na początku odcinka, bo to przecież jest dzień drugi dopiero. Ale pani Magdo, to jest kwestia finansowa. No pani sobie z tego zdaje sprawę, że to jeśli nie jest... ktoś ma pieniądze na zrobienie wnętrza, to też musi mieć pieniądze na przetrzymanie 6 miesięcy, czy nawet roku bez dochodu. No ja tego nie wkalkulowałam. No. I teraz jest kwestia nasza, ja teraz pójdę do kuchni, żeby zobaczyć, jak zbudować coś od zera, bo tu po prostu jest zero w tej chwili. Pewnie gdzieś to w głębi duszy czułam, ale nie nazwałam tego w ten sposób.
Nie chodzi o to, żeby się tłumaczyć. No tak, typowo. Nie chodzi o to, żeby się tłumaczyć, ale jednak będę się tłumaczyć. Po prostu życie to zweryfikowało. Na początku naprawdę było to serce, no ale nie wyszło. Jednak albo za mało, albo po prostu nie potrafię tego zrobić. Idziemy do kuchni. Kawa na ławę zdecydowanie kwaśna i bez odrobiny czegokolwiek na osłodę. Chyba, że w olbrzymich przestrzeniach zaplecza znajdzie się coś godnego pochwały. Nawet ciut poetycko zabrzmiało, panie narratorze. Wszystko oczywiście mrożone w porcyjkach, czyli żadne jedzenie. Tragedia. Do zabrania do domu. Gdzieś jest jakiś magazyn? Tak, zapraszam. Tutaj. Wygląda to kiepsko. Czy jajka są wiejskie? Nie. Ja mam takie zadanie dla Państwa. Proszę usmażyć mi jajecznicę, każde z Was z dwóch jajek, każdą osobną, ze świeżym szczypiorkiem. O, i z pomidorem. Nie no, jeśli polegną na takim zadaniu, to ja już po prostu nie mam cierpliwości oglądać tego programu. To nawet ja jestem w stanie zrobić. Dobrze. Zobaczmy, co z tego będzie. Delikatnie musi się smażyć, przypraw, sól, pieprz. Młodzieńczy entuzjazm kontra doświadczenie. Sposób pracy niemalże taki sam. Ciekawe, czy rezultat również będzie podobny. Coś z nim jest nie tak. Nie pozostaje nic, jak spokojnie czekać na wyrok. Jest jajecznica, jak widzę. Jest, jest. Tak. Już wszystko wiem. Ta jest pani. Aha, to tylko dwie osoby miały zrobić tą jajecznicę. W takim razie to ta jajecznica pewnie wyłoni szefa kuchni. A to jest pana. Dokładnie. Tak. A jeżeli można się spytać, po czym pani poznała? Pani Roma bardzo ładnie dekoruje danie. A ty nie odparowałeś pomidorów. I to ci zrobiło wodę i zwarzyło ci jaj. Zobacz. Ta jajecznica wygląda jak zwarzony majonez. Wiesz? Takie ma grudki, jak trochę... Rozumiem. A pani Romy? No, jest zawodowo zrobione. Lata praktyki. Tak, lata praktyki robienia jajecznicy. No, to jest jego usprawiedliwienie, okej. Okay. Po prostu nie spieprzyła jajecznicy. To jest prawdziwy powód. To sztuka. Dziękuję. Huk, z jakim spadł kamień z serca Romy, słychać było aż w Poznaniu. Tymczasem Magda Gessler wyrusza nieco bliżej, do centrum Gniezna, na spotkanie z mieszkańcami. Czy pani zna restaurację Leo i Libra? Znam. I co? Różne opinie słyszałam. Nie najlepsze. Nie najlepsze. Tak, tam imprezy się odbywają. Tak. Ale mają dobrą opinię, taką sobie jak? No taką, średnią. A? Nie jestem zadowolona z tej restauracji. Bo? No ogólnie bo nie jest zbyt ciekawe, a ceny są kosmiczne, jeśli chodzi o jedzenie. Nie wiem czemu, i to nie jest oczywiście żaden przytyk, od razu mówię, absolutnie, tylko stwierdzam, jak to wygląda w każdym odcinku, gdzie Magda Gessler się przechodzi i pyta przechodniów o jakąś daną restaurację, starsze osoby nie potrafią złożyć prostego zdania, potem przychodzi jakaś, nie wiem, grupka młodszych osób i nagle się wypowiadają o tej restauracji i to, nie wiem, to jest spowodowane tym, że starsze osoby nie chodzą w ogóle do takich miejsc? Będę miała to na uwadze, to co pani mówi. Dziękuję bardzo. Gniezno sympatyczne. Tyle, że bez cienia sympatii wobec Leo Libry. Dla Magdy Gessler długi spacer to okazja, by pomyśleć, co z tym fantem zrobić. Mam taką propozycję. Mam pomysł na tą restaurację, ale chciałam przedtem zobaczyć wszystkich was czworo, jak robicie kaczkę. Każdy ma ją robić tu. Będę prosiła o takie ćwiczenie, żebym ja wiedziała, gdzie ja jestem. Czy damy sobie radę? No i jutro proszę ogłosić w gazecie casting na kucharza. Tyle roboty, ile oni mają w tym odcinku przez Magdę Gessler, to nie mieli pewnie przez ostatni rok co najmniej. Najpierw musieli zrobić jajecznicę. Teraz wszyscy będą zaangażowani w robienie kaczki. Jeszcze będą musieli robić casting na nową osobę. Tego w ogóle w tej restauracji nie było pewnie. Radio będzie szybsze. Proszę bardzo. Dobrze. Pani idzie teraz. Daj ogłoszenie o nowy personel, a ja porozmawiam z panią Romą. Ja zostaję, tak? Pani usiądzie naprzeciwko mnie. Wóz albo przewóz. Albo pani Basia zorganizuje casting i kuchnia zapełni się doświadczonymi kucharzami, albo z kolacji nici.
Chociaż jedno. Że się udała pani lecznica, wzruszyła się pani. Przy używaniu no, niejadalnych rzeczy trudno zrobić dobrą kuchnię, prawda? A do tego panią zmuszano, tak? Tylko teraz pytanie, czemu, jak jest po prostu powód tego, że te składniki były takiej jakości, a nie innej? Czy to jest jakby takie, wiecie, skąpstwo tej właścicielki? Czy to jest niewiedza tej właścicielki? To znaczy, ja tutaj przyszłam i po prostu robiłam według przepisów. A czemu się tak na to zgodziło? Przecież to nie było jadalne. No ja w domu inaczej gotuję. To proszę tak gotować jutro. Ja na przykład zupę gotuję na mięsie. A tu na czym? Na proszku. Myślę, że od jutra się zacznie takie dobrze. Normalne gotowanie. Mhm. Życzę powodzenia, zobaczymy jak mamy trochę wyjść. Czy będzie jadalne. No gorzej, jeśli się na przykład okaże, że żadna z tych kaczek nie będzie jadalna, z tych, które mają przyrządzić, się okaże, że kurde, no nie ma kto tu gotować. Żeby nie płakać, to się śmieję, bo tak dramatycznej sytuacji nie widziałam od wielu, wielu lat. Duża restauracja, która ma właścicielkę, ale nie ma kuchni. Mam pewien pomysł. Zaczyna się od kaczek. A jak się skończy, może na kaczkach. Czyli pewnie nazwa tej restauracji też będzie związana z czymś z kaczkami, tak? Bo nie bez powodu się skupiamy na kaczkach chyba. Dobra, to każdy po kaczuszce? Restauracja, w której się nie gotuje, to ewenement na skalę światową. Własnoręcznie przyszykowany farsz zamiast dotychczasowej farsy to jedyny możliwy kierunek zmian. Jest. Dzisiaj dzień rozwiązania mojej łamigłówki. Przez całą noc myślałam o tym, jak pomóc właścicielce, która miała niebywałą odwagę postawić swój lokal w Nibelandzie. Całą noc myślała nad tym. Przecież, pani Magdo, dobrze wiemy, że pani ma cały sztab ludzi przy gotowaniu tego programu. Dekoratorów, ludzi od nazw, ludzi od menu. Wszystko tam jest. Pani tylko jest twarzą tego programu. Tak naprawdę. A test na kaczki? Za chwileczkę się okaże. Która z pań robi najlepszą kaczkę? Może być duża niespodzianka. Pachną kaczki, nie? Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, gdzie te kaczki? No, umówmy się, że tak zewnętrznie, to wszystkie te kaczki wyglądają apetycznie, nie? To się zaszy. No amen. To jak chińska, sama skórka. To się wysuszone bardzo. Za szybko pieczone. Oj tam. Już na samym starcie tych kaczek zaczynamy się czegoś od razu czepiać. Muszę zrobić kiedyś taki odcinek, gdzie nie będę niczego zupełnie propsował. Nic nie będę mówił, że jest super udane. Będę się do wszystkiego przypierdzielał. Wszystko będę tak krytycznie oceniał. To jest dobry pomysł. Najgorsza kaczka. Czyja? Kaczka niedomarynowana. Za szybko pieczona. Czyja? Najsmaczniejsza kaczka. Moja. I najsmaczniejsza kaczka. Ta jest lepiej pieczona, ponieważ jest mniej sucha. Jest w idealnym punkcie wyjęta. Obie kaczki, a szczególnie ta, ma skórkę idealną i po prostu perfekcyjna. No, czyli tak jak się pewnie każdy po prostu spodziewał, dwie osoby zajmujące się kuchnią zrobiły tą kaczkę poprawnie, a dwie osoby, które się nie zajmują w ogóle kuchnią, nie zrobiły tego poprawnie. No, kto by się spodziewał? Pół godziny przed końcem pieczenia smarowałem wodą z solą. Wodą z solą? Tak, żeby skórka była chrupiąca. Dlatego wyszło najlepiej. Dziękuję. Te dwie są pyszne, te dwie są dla głodnych. Dziękuję. Dziękujemy również. Że znajdą się głodni. Obyło się bez niespodzianek. Niestety, pani Basia nie okazała się talentem kulinarnym. To może błyśnie w zarządzaniu. Ile lat trwa twoja przygoda z gastronomią? Czekajcie, spróbujmy to przewidzieć, chociaż raz poprawnie. Odcinek jest mniej więcej z 2012 roku. Ona otworzyła tą restaurację w 2010. No to zajmuje się tym wszystkim minimum 2 lata. No to dobra, uczepmy się tych 2 lat. Od 2000 roku. O Jezu, no to nie zgadłem. No, wróżką nie zostanę niestety. Dlaczego ta decyzja, żeby to była restauracja?
Bo ja od zawsze marzyłam o restauracji. Ja zawsze chciałam mieć restaurację. Wcześniej pracowałam w gastronomii. Zaczęłam od zmywalni, przez kuchnię, przez bar, przez salę. A mimo to nie znasz się w sumie na kuchni. Na tyle nie jesteś zainteresowana kuchnią, że nie potrafisz odniczonej dobra przez bar, tak? Szczerze. Czy to jest ta właściwa, czy nie? Myślę, że potrafię. A potrafisz wybierać kucharza? Czyli to jest tych kilogramów proszku? To są standardy. Przecież wszędzie się pani z tym spotyka. To ja nie jestem... Szczerze powiem, coraz rzadziej. Wiecie co, ja bardzo chcę wierzyć w te słowa, że coraz rzadziej się z tego korzysta. Jakoś po prostu chcę to tak wyprzeć z głowy. Czaiła sądę, no i niestety nie wyszło dobrze. Niech pani sama się zastanowi, dlaczego tak mówi. Dlaczego tak reagują? Reagują źle. To jak to jest? Nie wiem, mogłabym to wytłumaczyć się... Myślę, że zazdrością i zawiścią. Aha, no to czyli ta pani wyznaje taką zasadę, że jeśli ktoś coś krytykuje, to po prostu zazdrości. To powodzenia jej życzę faktycznie w prowadzeniu tej restauracji. Cześć. Uważam, że jeżeli ktoś się porywa na tego typu lokal, to powinien przejść jakieś szkolenie. Znaczy, ja się strasznie dziwię, że ludzie są odważni. Ile pani pieniędzy tu włożyła? Na ten temat nie chcę, nie mogę rozmawiać. Ale bardzo dużo. Tak. Duży kredyt. Tak. Kredyt, który w tej chwili zażyna, tak? Czy jeszcze nie? No tak, zaczyna. Zaczyna. Mhm. To ja może na ten temat skończę, a teraz sobie może pojedziemy trochę się wyluzować. Ja mam takie wrażenie, że ja w momencie, kiedy tutaj otworzyłam ten lokal, to tu się wszystko posypało. Pewnie ja się cała posypałam, to mnie po prostu przerosło. Ale to ja nie rozumiem. Czy ci ludzie na przykład nie mają wyobraźni chociażby? Nie wyobrażają sobie jakichś scenariuszy, nie robią prognoz, jak to wygląda, nie badają konkurencji wokół siebie. Mi się kojarzy z takim zakładaniem, nie wiem, restauracji na pałę, po prostu da se otworzę, jakoś to będzie. I co myślicie, co wymyśliłam, żeby tu było? Ja muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia. No, zmieni się wystrój, będzie zupełnie inny. Ale mam nadzieję, że będzie sympatyczny i tu będą goście wchodzili. Miejsce się będzie nazywało, jeśli pani właścicielka oczywiście się zgodzi, Dziki Dwór pod Kaczką. Bardzo mi się podoba. No i będą pływać kaczki po ścianach. Czyli tak jak obstawialiśmy, wszystko wokół kaczek się będzie kręcić. Będzie to fioletowo-zielone, będą stojące lampy, będzie bar, będzie dużo luster, dużo kwiatów i rysów. I kaczka będzie bohaterką, ponieważ to jest danie wielkopolskie. Ma się wokół ponoć bardzo dużo ferm kaczek. Wydaje mi się, że rosół z kaczki będzie też naszym przebojem. Też prowadzimy pierś kaczą, tą na różowo, którą się robi jak polędwice, ale powoli. Bardzo prosto, bardzo ograniczona karta, takie naprawdę kaczkowe. No, myślę, że tu jest najważniejsze to, żeby właścicielka, która jest już i tak przybita kredytem, żeby uciągnęła to wszystko. No, teraz idziemy na wycieczkę, proszę się ubrać wygodnie. Bardzo mi się podoba. Gęsi kapitolińskie według legendy ocaliły Rzym. Gnieźnieńską restaurację ocalić mają kaczki. A pracowników może ocalić tylko szybkie szkolenie. Muszą zacząć znać się na rzeczy i przekonać o tym klientów. No, przejechaliśmy. Dzień dobry, pani właścicielko, mogę prosić? O kurde, jak tam jest zarąbić? Widzieliście, ile kaczek tam było? Ja bym bardzo chciała, żeby pani opowiedziała trochę o tych kaczkach. I też bym chciała, żeby każda z tych osób, sześciu, wzięła kaczkę na rękę, pogłaskała. Mhm. Chwycić mamy? Jakie są kaczki z charakteru? Ja bym się na przykład bał takiej kaczki dotknąć. I ją tak, wiecie, złapać w dwie ręce, bo bałbym się, że jej coś zrobię po prostu, że na przykład ją zgniotę po prostu. No przede wszystkim, jak widzimy, są bardzo puchliwe. Zawsze? No niestety zawsze. One się przyzwyczajają do ludzi? Raczej ciężko. Jeśli chodzi o ich hodowlę, jest trudna? Nie, uważam, że akurat hodowla w ogóle drobiu wodnego, a w szczególności kaczek jest właśnie prosta, bo w przeciwieństwie do innego drobiu, one bardzo dobrze tolerują takie proste, gospodarcze pasze, szybko przybierają na wadze, a jednocześnie są źródłem zdrowego i smacznego mięsa. Czyli tak podsumowując, szybko rosną, dobre mięso i jedzą wszystko, co popadnie. Ile kosztuje taka kaczka jednak? No 30-35 zł. Znaczy dużo drożej niż w sklepie. Tak, z tego względu, że to są nasze, wiejskie i rzeczywiście zdrowo karmione, a nie farmowe. Rozumiem.
Kaczor, coś ma do pani Romy, bo czuję, że pani Roma dobrze gotuje. Także teraz już wypuszczamy na wolność. Niech sobie będą ze swoją rodziną. To ja bardzo dziękuję pani. Myślę, że będziemy wracać po kaczki. Dziękuję. A my idziemy do samochodu. Dalej zdobywać kacze dwory. I ktoś sobie pomyśli, że no kurczę, 33 zł za taką kaczkę, czy tam 35, pisz kilka i można się ładnie pobawić, mieć co jeść na pewnie kilka tygodni, miesięcy nawet może. Też gdzieś tam był ostatni artykuł, że Urząd Skarbowy się przyczepił do kogoś, kto miał dwie kaczki i wyszło na to, że jak masz powyżej jednej kaczki, to musisz to zarejestrować jako tam jakąś działalność. To jest, nie można sobie w domu kaczki normalnie trzymać, a ja bym chciał. Można powiedzieć, że pierwszy kontakt z kaczkami złapany. Ale wycieczka to jedynie krótki przerywnik w żmudnym procesie edukacji. Jakieś powietrze wyszło i ze mnie, i z załogi. Być może tchnęła w nas wszystkich nadzieja, że to bardzo dziwne miejsce zacznie mieć konkretny kaczkowy charakter. Samo się nie zrobi, więc nie pozostaje nic innego, jak ostro zabrać się do pracy. Co robimy? To wy bierzcie warzywa do narosłu z kaczki, który będzie podany z kurkami, że kurkowa na smaku kaczym. No. Znowu rosół. W każdym odcinku jest rosół, po prostu. W każdym odcinku gotujemy rosół. I wodę. Pięć kaczek. Zalewamy. I obrać warzywa. Aha. I zalewamy zimną wodą i zostawiamy tyle zimnej wody, ile kaczki, nie więcej. Dobrze? A w międzyczasie pani Romko, będę prosiła, żeby pani robiła solankę taką jak do ogórków. W drugim garku. Dobrze. Żeby utopić wszystkie kaczki w tej solance. Kucharze zaproszeni na casting już powinni się pojawić. To ostatni moment, bo kaczki dłużej czekać nie mogą. Ale by była wtopa, jakby się okazało, że na przykład nikt tam nie przyszedł. A jednak znalazł się pierwszy śmiałek. O, i jest następny. Casting zapowiada się ciekawie. Któremu z nich uda się przejść przez gęste sito selekcji? Proszę państwa stanąć za tamtym blatem. Dobry liść laurowy. Ale już tak pomijając, co oni teraz robią, to tak, przyszły tam 4 osoby tylko na ten casting, dają sobie bardzo mały margines błędu, jak na to, że już jest chyba trzeci dzień bodajże. Na razie to zostawić, jak zagotuje, bardzo wolno zniżyć temperaturę. Wtedy już kaczka jest taka od nas ugotowana, dodajemy wtedy warzywa. A państwo są kandydatami na przyszłych kucharzy to. I ja chciałam zapytać po prostu każdego z was. Przepis na placki ziemniaczane. Ziemniaki? Ścieramy, odsączamy wodę, poczekam aż się odstoi, biorę, ściągam skrobię z powrotem, doprawiam delikatną solą, jajko, odrobina mąki. A pan? Kotlety ziemniaczane, jak pan robi. Kotlety ziemniaczane? Tak. No prosta sprawa, wychodzę z domu, idę do baru mlecznego i są gotowe, same się robią. A robi pan? Nie. Kotlety ziemniaczane. Może się ziemniaki mieli? Też cebulę dawałam, mąkę i trochę soli. No spójrzcie. Ja nie miałem przyjemności robić tego. Nie robił pan tego? Nie pani? Robiła pani takie? Nie. Z gotowanych ziemniaków to robiłam knedle. No, różne rzeczy się robi z gotowanych ziemniaków. Dobrze, następne pytanie. Co to jest sardela? Taka duża sardelka. Nie no, żartuję, nie mam pojęcia, co to jest tak naprawdę. Pani? Pan? Pan? Mała ryba. Dobrze, brawo. Pan zostaje, proszę bardzo. Brawa dla pana. Co to jest gazpacho? Jest to mrożone danie. Nie. Co to jest gazpacho? To są duże, są pomidory mocowane. Tak? Dlatego w bazylii kupiliśmy ogórka tartego. Tabaską, proszę, przechodzi pani na drugą stronę. No wszystko fajnie, tylko żeby też właścicielce starczyło na opłaty, nie? Na wypłaty. Co zrobić, żeby zrobić dobre kurki? Jak pan ma świeże kurki? Trzeba je delikatnie namoczyć, żeby ewentualnie robaki wyszły. Robaki z kurek? Dalej? Miodu troszeczkę. Miodu do kurek? A dlaczego? To tak, to staje bardziej taki ten gorycz, co na taką swoją. Jest pan pewien? Przechodzi pan. No i mi się wydaje, że z taką ekipą zostajemy. Dziękuję państwu bardzo.
trzy osoby będzie trzeba zatrudnić nowe? Naprawdę, niech właścicielka się wyrobi na wypłaty. Jeśli chodzi o odpowiedzi i o te umiejętności, tak, zgadzam się, że to był na pewno najlepszy wybór. Natomiast jeśli chodzi o ocenę ludzi, ja nie oceniam ludzi tak szybko. Nie potrafię tego tak szybko zrobić. Kilka pytań prostych, kilka podchwytliwych i ekipę już mamy. Można wracać do kaczek. I to już jest taka kaczka, dobrze, do której można powoli dodawać warzywa. Nie wiem, kiedy ostatnią kaczkę jadłem. Wydaje mi się, że próbowałem na tym All Inclusive w Turcji teraz, co byłem. Ale czy to była kaczka na pewno? W ogóle królika, jakieś przepiórki próbowałem, masakra jakaś. Znaczy, dobre było, ale jak tak sobie pomyślę, co ja jadłem. Przepiórki są takie malutkie, masakra. Ja Państwa zostawiam do jutra. Dziękuję Państwu bardzo. Do jutra. Dziękujemy. To bierzemy się do roboty. Na szczęście restauracja dostała swoje serce, czyli kuchnię, która się powoli zaczyna tworzyć. Mam nadzieję, że właścicielka się włączy do tworzenia swojej restauracji, bo na razie jest obok. Jest to pani restauratorka, ale nie właścicielka restauracji. No i to się raczej nie zmieni, bo jak ona się tym zajmuje od 2000 roku, a mamy 2012, jak to nagrywają, i ona pracowała w różnych gastronomiach i nie nauczyła się zupełnie niczego, to już raczej się nie nauczy. Jej bardzo ważny dzień. Prawdziwa kolacja. Kolacja kaczkowa. Gdzie kaczka będzie jej bohaterem? Jak się będzie sprawować nowa załoga? Jaka będzie kaczka i jej smak? I czy kaczka zwycięży w Gnieźnie i wszyscy do niej przyjdą? Od tego zależy wszystko, więc dzisiaj walczymy. Chyba pierwszy raz w Kuchennych Rewolucjach mamy sytuację, gdzie Magda Gessler ma na sobie po prostu dżinsy i bluzę. Tak to wiecie, jakieś sukienki, spódniczki, jakieś szale, jakieś wiecie, kurteczki i tak dalej, a to zwykła bluza i dżinsy. Coś nowego mamy. Jak w nowym wnętrzu? Mi się podoba bardzo, muszę powiedzieć. Dzień dobry. Mało tego. Mało? No, strasznie mało. To jeszcze więcej majeranku trzeba zakończyć. Dobra. Pieprzu, majeranku. Hu. Dużo tego? Dużo, to ładnie babić awokado. Proszę brać kaczki, wklepać mi majeranek. Czy ja wiem, czy dużo? Nie wiem, czy oni się tak dziwią temu, że te przyprawy dają. Przecież to nie ma być sama czysta kaczka i czuć tylko mięso, tylko ma być czuć te przyprawy. To nie wiem, skąd to zdziwienie w ogóle. Przepraszam, pani Magdo, z czym dzisiaj idziemy na promocję? Pierogami. A mięso na kaczkę jest bielone? Kaczkowe mięso, mogę zobaczyć? Ja bym jeszcze czosnku dodała, jeszcze majeranku. I trzeba zagnieść ciasto na pierogi. Proszę to schować do chłodni. Smakuje? Nowi pracownicy test teoretyczny zdali gładko. Ale ja czekam zawsze na takie coś, bo lubię, jak już idzie im zarąbiście w tej restauracji i nagle się coś spierniczy. Zawsze na to czekam. Teraz pora na ćwiczenia praktyczno-techniczne. Ładnie pracują panowie nowi. Mi się podoba. Czy już możemy gotować te pierogi? No, oczywiście, najbardziej, woda są. Ja poproszę ogromną patelnię do usmażenia kurek na maśle. 20 cebul. 20? Tak, do kurek, do zupy kurkowej. Kurki to są chyba najładniejsze jadalne grzyby ever. Nie ta duża ilość, żeby od razu nie poszła woda. I cytrynę poproszę tu, żeby one nie szczerniały. Cytryny, potrzebuje dużo soku. Poproszę śmietanę. Ma odparować. I teraz popieprzymy i poselimy, tak? Już. Uwaga! Zaraz wybuchnie chyba. No, zaczyna być fajnie. To są grzyby do kurkowej. Już. Teraz jak się zagotuje, to już dowlewamy do zupy. Do wywaru. Tak. Zmieści się? Zmieści. Hubert, spróbuj. Dosyć pikantna. Dobra, to mniej więcej kurkową mamy. Chyba jest dosyć ostra, nie? No. Dosyć ostra jest. Tak, super. Zupa powstała nie bez przygód, za to pierogi doszły cichaczem. Cichacz to mi się kojarzy tylko z jednym. Ciekawe, czy wam też. Teraz czekają na recenzję. Chodź, Roma. Tak.
Spróbujemy. Mhm. Dobre? Dobre. Ciasto też dobre. Dobre. Mhm. Troszeczkę może tej... Jak mamy mówić, że jesteśmy restauracją po rewolucjach? W czasie rewolucji. W czasie rewolucji. W czasie rewolucji i że to jest, są pierogi dzikiej kaczki z lawendą i miętą. Z dzikiej kaczki to brzmi jakby, nie wiem, złapali ją gdzieś na ulicy koło przystanku i wzięli i zrobili z niej pierogi. Już sam opis pierogów brzmi apetycznie. Tymczasem gnieźnieńscy szczęściarze poznają jeszcze ich smak. Chciałem zachęcić do degustacji pysznych pierożków. Patrzę z dzikiej kaczki. Zaprosić do restauracji byłej Leo Libra. Jak smakują? Boże, pyszne. Naprawdę. Było nam bardzo ciekawe. Bardzo proszę. Jak smakują pierożki? Bardzo dobrze. Rewelacja. Widać po tych pierogach, że tam jest takie bardzo, bardzo cieniutkie ciasto, no nie? Rewelacja, super. Smakują państwo? Palcze, Raz, dwa i po pierogach. Na szczęście kolacja tuż, tuż i będzie więcej tego dobrego. Jak promocji? Rewelacja. Super. Dziękujemy. I jeszcze tylko pytanie. Jak wśród zmian odnajduje się Basia? Osiądź, Basiu. No i co? I ta właścicielka teraz mówi, nie podoba mi się to, zamykamy to w pizdu, ja nie lubię kaczek, nie będę sprzedawać kaczek i założę na przykład butik z perukami. Panie, że do kuchni potrzebna jest po prostu duża ilość produktów do gotowania, tak? U pani nie było nic. Znaczy, nie można oszczędzać, jak się chce mieć dobrą restaurację. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja będzie smaczna i pani wyluzuje, ponieważ pani jest tak spięta, że jeżeli pani nie zacznie być aktywna w tym wszystkim, myślę, że też nie będzie restauracji. Tak, pani Basiu, tak, pani Basia jest właścicielką i niestety, pani Basiu, trzeba będzie być obecnym, nie tylko cicho i za plecami. A to właścicielka, to zauważcie, że ona od samego początku ma taką samą minę. Cały czas, zero emocji tam jest. Będę się starała. A nie. To jest jedyna szansa w życiu. Drugiej takiej nie będzie. Ale że doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Nie może być. Musi pani tu zaistnieć. Dziękuję. Ale pani niech wyluzuje... Jestem spięta, oczywiście, że jestem... Nie, to niech pani w takim razie założy dżinsy. Naprawdę. Naprawdę. Bardzo proszę pani, Basiu, proszę się rozluźnić. Idziemy. Czyżby sprane dżinsy miały odmienić panią Basię? Ryzykowna teza. Ale kto wie? Pokaż mi te kaczki. Tutaj są od niej. No idealne są. I takie już powinny w zasadzie wychodzić. Ani krztyny, więcej rumieńca. Dobra. Fajnie wyglądają. No dosłownie wyglądają jak takie duże kurczaki. No ale to nie jest żadna obelga. Wszystko gotowe. Można zaczynać. O czym zapewne przekonani są nadchodzący goście. Tymczasem dawna Leo Libra to od tej pory dziki dwór pod kaczką. Zdecydowanie zmieniła się kolorystyka. Zamiast na beżowo, teraz jest mocno fioletowo. Nie masz śladu po weselnych tiulach. Zmieniły się też zasłony, obrusy, a na stołach pięknie komponują się świeże irysy. Na ścianach zamiast kwiatów królują kaczki, podobnie jak w menu. Nic tylko zacząć się nimi delektować, począwszy od wieńczącej rewolucję kolacji. No i jak? Podoba wam się nowy wystrój? Ja mam chyba skórek na rosole. Zaczyna się wielkie próbowanie. Jak smakuje? Rewelacja. Jest tak delikatna, jest tak pyszna. Bardzo mi smakował krem z kury. Super połączenie smaków. Teraz czas na pierogi z nadzieniem z kaczki. Chyba nikt nie zdoła im się oprzeć. Tak naprawdę, jeśli to mięso będzie dobrze doprawione, w sensie ten farsz, ciasto na te pierogi nie będzie spieprzone, no to nie może nie smakować ludziom. Zupa i pierogi to oczywiście tylko preludium. Oto nadchodzi gwiazda wieczoru. Kaczka, taka wilgotna, cudowna. Bo ja często robię, dla dzieci, dla wnuczek, ale tu świetna rewelacja. Muszę wycenić pierogi, które miały bardzo wykwintne nadzienie. Wystrój coś pięknego. Zmiana, byłem tu wcześniej, teraz kolorowo te zdjęcia, fenomenalnie. Myślę, że naprawdę można polecieć każdemu.
Mogę was prosić, cały zespół? Kurczę, bo pewnie wiecie, Magda Gessler ich tutaj wzywa po to, żeby im pogratulować, żeby przedstawić tą ekipę gościom. Tylko czy oni utrzymają to? Bo jeśli utrzymają, to czegoś takiego w jego okolicy nie ma. Więc to na pewno będzie na to popyt, tylko żeby dali radę. Mam powiedzieć, że to, co tutaj się zdarzyło, ja bym nazwała egzorcyzmami, bo jak tu się znalazłam, powiedziałam, że zaraz stąd wyjdę. Ogólnie było pusto, smutno i w zasadzie nie było nadziei na nic. Ale Basia jest bardzo dzielną osobą i wygrała, dlatego że przetrzymała bardzo trudny trening ze mną. Kazała mi natychmiast założyć dżinsy, bo wygląda milion razy młodziej i przede wszystkim nie jest taka spięta. A ta kobieta zacznie się śmiać, mam nadzieję, i wtedy ludzie nie będą się bali, że jest taka piękna i dumna. Jest po prostu fajna. Moje gratulacje przede wszystkim nieprawdopodobnemu zespołowi. I to w większości niestety jest zasługa tych nowych osób, które zatrudnili. No i mam nadzieję, że państwo uwierzą, że będzie to miło. Bardzo dziękuję. Pani Magda mi to pokazała, że właśnie to, że trzeba się otworzyć do ludzi. Do momentu zmiany odzieży był to dla mnie, czułam się jak w Matrixie, w nierealnym świecie. Kiedy zmieniłam się zewnętrznie, to zmieniłam się wewnętrznie. Nie no, przepraszam bardzo, ale co to jest za gadanie? Będę po prostu sobą. Dołożę na pewno wszelkich starań, żeby tak było i mam nadzieję, że ludzie będą to czuli. No i co się stało? Z niczego powstała restauracja. Z miejsca pełnego grobowej ciszy, ponurej atmosfery, pustych lodówek i chłodni wyłoniła się prawdziwa restauracja. Pyszna. Gdzie podają najlepszą kaczkę na świecie. Życzę Basi, żeby trzymała w piecu zawsze tą pyszną, pachnącą, gorącą, chrupiącą kaczkę. Nie chwalmy tej ekipy tak do końca, bo nie wiadomo, jaki będzie miała stan ta knajpa za parę tygodni. Gniezno, dziki dwór pod kaczką. Czy jest tu życie w tej restauracji? Czy są ludzie? Czy kaczka chrupie? Czy właścicielka jest uśmiechnięta i na luzie? Co? Coś do picia pani podać? Ja bym chciała kaczkę. I teraz pieczona? Tak jest. Oczywiście. Zupa kurkowa, pierogi z farszem, jedną sztukę. Dobra? Dobrze. Wyjątkowo dobrze zrobiona karta, bardzo niewiele dań, ceny bardzo optymistyczne. No ceny są bardzo niskie, takich to już chyba nie ma nigdzie, chyba że w takich barach mlecznych, wiecie, które mają dofinansowanie, to może wtedy. Jeżeli pół kaczki kosztuje 30 zł z kieliszkiem wina od domu, to już jest bardzo przyjemnie. Co? Zupa kurkowa. Pyszna kurkowa, lekka, przyjemna i chrupka. No i żółta. I mnóstwo kurek. Przepyszne. To są pierogi. Chyba na tym skończymy. Dobre. Bardzo dobre. To miłe pierożki, rzadko spotykane. No to jak na razie to wyszły im dwa dania na dwa, także zapowiada się bardzo dobrze. Kaczką trzeba popracować. Przepiękna porcja, przepiękne pampuchy. Ale... kaczka to wielka sztuka i jeszcze trzeba się jej nauczyć. Mogę prosić Basię? Dzień dobry. Cześć Basiu. Witam. No i powiedz mi, jakie są opinie gości? Myślę, że w 95%, że super. A co z tymi 5%, co im nie pasuje, bo to jest ważne, to jest zawsze 5%. Jest dobrze, niektóre rzeczy są przepyszne, pyszne, pyszne jest kurkowa, przepyszne są pierożki, a z kaczką jest nie tak. Zaparzona i przeciągnięta, za długo była w piecu po prostu. No pewnie za bardzo chcieliśmy, żeby no było super. Kaczka wygląda imponująco, jak przychodzi do stołu, ja się czepiam, no bo też by była absolutnie idealna. Basiu, no powodzenia dalej, tak? I tak jest bardzo, bardzo ładnie i smacznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No.
Także czas się dowiedzieć, czy ta restauracja w ogóle jeszcze istnieje, ale to sekundka, bo to muszę sprawdzić najpierw. Teraz tak, bo na to wychodzi, że ta restauracja cały czas istnieje, ma 4,5 gwiazdki na ponad 1500 opinii, także to jest bardzo dobry wynik. Tylko ich strona internetowa cały czas mówi, że to jest Leo Libra, ale wszystko inne wskazuje na to, że to jest Dziki Dwór pod Kaczką. Także istnieje jak najbardziej restauracja, czyli się wszystko powiodło, co jest rzadkością w tych czasach, naprawdę rzadkością.